Panie Marszałku, dzisiaj 30. jubileuszowy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Wielkie święto związkowców, ważne wydarzenie dla kraju. Rozumiem, że obecność przedstawicieli najważniejszych władz Rzeczpospolitej pokazuje, że te relacje między władzami państwowymi a stroną społeczną są dobre i można liczyć, że będą jeszcze lepsze? No, ja reprezentuję senatorów Prawa i Sprawiedliwości, a więc bez wątpienia tej siły politycznej, tej formacji politycznej, która no, bardzo sobie do serca bierze postulaty, ideały Solidarności. Senat w ogóle, można powiedzieć, jest taką izbą szczególnie z Solidarnością związaną, chociażby przypomnę pierwsze wolne wybory do Senatu, które były tak naprawdę z wielkim zwycięstwem Solidarności w Senacie. No, staramy się, jak możemy, realizować program społeczny, program solidarnościowy. Te idee Solidarności, które legły u jej podstaw, które były takim fenomenem w Polsce i w Europie, teraz próbujemy wprowadzać w nowych czasach, w nowych warunkach. Panie Marszałku, dziś na pewno nie zabraknie tematów międzynarodowych, sytuacji na Ukrainie, sytuacji na Białorusi. Czy można powiedzieć, że te narody mogą wykorzystać pewną lekcję, bolesną lekcję, którą polska gospodarka po transformacji ustrojowej przeszła? Mówię o latach 90., o dzikiej prywatyzacji, o pozbyciu się majątku narodowego. Czy oni mogą na naszych błędach uczyć się, czy powinniśmy dawać im dobry przykład? Przede wszystkim muszę powiedzieć, że Solidarność Polska w tym momencie przeżywa swój renesans właśnie na tej arenie międzynarodowej. Można powiedzieć, że Polska ma taki szczególny mandat do tego, aby upominać się w tym momencie o sprawę ukraińską, o pokój na Ukrainie. I to jest bardzo ważne, takie nowe 5 minut polskiej solidarności na arenie całego świata, więc to trzeba bardzo mocno wykorzystać. Na razie musimy zrobić wszystko, ażeby przywrócić pokój na Ukrainie. A co dalej z przyszłością Ukrainy? Oczywiście trzeba się starać, ażeby stała się częścią rodziny europejskiej, świata zachodniego. No i wtedy oczywiście też bardzo ważna rola Polski w odbudowie, w budowie demokracji na Ukrainie. Panie Marszałku, przed nami trudne miesiące gospodarczo, które na pewno będą okazją do tego, by niektórzy politycy rzucili hasła liberalizacji prawa pracy, być może wstrzymania pewnych programów socjalnych, które państwo wprowadzili. Czy może pan obiecać czytelnikom tygodnika Solidarność, związkowcom, że państwa obóz polityczny zostanie wierny tym wartościom społecznym? A szczególnie właśnie w takich okresach takiej wielkiej próby, a jest okresem wielkiej próby ten czas po pandemii i teraz ten czas wojenny, właśnie liczy się to, ażeby pamiętać o wartościach. Tu nie ma miejsca w tym momencie na cynizm, nie ma miejsca na egoizm, więc na pewno zrobimy wszystko, ażeby te ideały Solidarności właśnie teraz, w tych nowych warunkach, dalej realizować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam.